Historia muzyki polskiej. Barok 1697-1795 według Aliny Mądry. Muzyka religijna i jej barokowe modus operandi. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wojciech Włodarczyk, witam Państwa. Rekwiem jest to msza żałobna, wotywna, o specyficznym układzie części, ustanowionym w 1570 roku przez papieża Piusa V jako konsekwencja regulacji po Soborze Trydenckim. Jej schemat nie zmienił się do końca XVIII wieku. Przed XVIII stuleciem można wymienić m.in. msze żałobne Franciszka Liriusa i Marcina Mielczewskiego. Z wieku XVIII zachowały się dzieła tego typu 13 kompozytorów związanych z Rzeczypospolitą. My pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dwóch, którzy działali w pierwszej połowie stulecia: Andrzeja Siewińskiego i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Missa pro defunctis Andrzeja Siewińskiego jest utworem wyjątkowym. Można go zaliczyć do spuścizny ocalałej po sandomierskich benedyktynkach. Na karcie tytułowej rękopisu widnieje rok 1726. O samym Siewińskim niestety nie posiadamy zbyt wielu informacji. Lata jego życia i działalności przypadają na koniec XVII i pierwsze dwa dziesięciolecia XVIII wieku. Był świeckim muzykiem i obracał się najprawdopodobniej w środowisku krakowsko-sandomierskim. Utwory z Sandomierza są jedyną obecnie znaną spuścizną kompozytorską Siewińskiego. Missa pro defunctis istnieje w jedynej i na szczęście kompletnej kopii. Utwór ma kształt dużej formy cyklicznej w stylu koncertującym. Przeznaczony został na obsadę 4 głosy wokalne i instrumenty. 2 skrzypiec, 2 oboje i organy. Kompozytor poddał opracowaniu muzycznemu 6 z 9 części wchodzących w skład rekwiem, przy czym Kyrie jest dołączone do wstępnego introitu. Thank you.
Spoglądając na warsztat kompozytorski Siewińskiego, brak schematyzmu, zastosowaną ciekawie technikę koncertującą, ilustracyjność muzyczną, należy przyznać, że to jest bardzo dobry utwór. Nie wiemy niestety, na jaką okazję został napisany. W podobnym czasie, a może nawet nieco później, powstało Conductus Funebris Grzegorza Gerwaza-Gogorczyckiego. Jest to najobszerniejsze znane dzieło kompozytora. Przeznaczone jest na 4 głosy wokalne oraz 2 skrzypiec, alto viole, 2 trąbki, violone, basowy puzon i organy. Partia violone i puzonu pokrywa się z partią basso continuo. Dzieło Gorczyckiego składa się z 4 samodzielnych utworów liturgicznych wchodzących w skład Ordo Exequiarum. 2 responsoria, Subvenite Sancti Dei i Libera Me Domine oraz 2 antyfony, In Paradisum i Salve Regina. Z formą cykliczną obejmującą śpiewy Ordo Exequiarum mamy do czynienia po raz pierwszy w historii muzyki polskiej. Jest to zatem dzieło unikatowe. Gorczycki odnalazł złoty środek dla jednoczesnego opracowania tekstów, które mogły być przeznaczone do towarzyszenia konduktowi pogrzebowemu, a z drugiej strony w pełni ukazał nam możliwości swego talentu i warsztatu. Na tle innych twórców pierwszej połowy XVIII stulecia jawi się Gorczycki jako bardzo indywidualny i jednostkowy przykład. Z jednej strony korzysta ze zdobyczy swego czasu, a z drugiej bywa jakby echem epoki minionej. Conductus Funebris jest kompozycją zarówno świadomego i dobrze wykształconego muzyka, jak i teologa. Opracowanie muzyczne tekstu dopasowuje się charakterem do jego zawartości semantycznej. Thank you.
audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Historia muzyki polskiej jest dostępna bezpłatnie w formie e-booków na stronie www.nck.pl.